rozmawiamy sobie teraz przez tę godzinę i mówisz nam o optymalizacji swojego zdrowia i tak dalej, ale twoim celem jest też stworzenie, a właściwie już jest stworzony projekt Jak nie umrzeć. I czy mógłbyś się nam pochwalić, bo jest, tak myślę, czym, co ten projekt ma, jakie ten projekt ma cele, bo waszym sloganem, jaki widziałem, to jest, że wydłużycie nasze życie o 40 lat. Co za tym stoi? W zdrowiu, tutaj bardzo ważne, w zdrowiu, bo tak. Ogólnie co jest naszą taką, powiedzmy, myślą przewodnią, to jeśli zauważymy sobie ludzkie życie, tak, gdzieś się zaczyna i gdzieś się kończy, więc jest skończone takimi, można powiedzieć, dwoma punktami w czasie. I de facto przy aktualnym stanie, nazwijmy to technologii czy medycyny, nie jesteśmy w stanie zrobić, żeby wyeliminować ten punkt związany z jego zakończeniem. Natomiast cała magia polega na tym, że możemy skoncentrować się na tym, co jest pomiędzy tymi dwoma punktami. I co to oznacza? Oznacza to, że na przykład jeśli teraz przeanalizujemy sobie, no, nazwijmy to takiego statystycznego Polaka, to na ogół załóżmy, że żyje on tam około 76-74 lat. Ale problem jest taki, że proces umierania zaczyna się bardzo szybko, nie? Czyli często ludzie już po 50 rozpoczynają proces, no, nazwijmy to, takiego umierania, czyli tego załamania swojego zdrowia, gdzie nagle spada ich wydajność umysłowa, fizyczna, zaczynają chorować, czyli ogólnie zaczyna się ten proces, nazwijmy to, właśnie końca, czy tego procesu umierania, który obniża jakość naszego życia. I patrząc tak na nasze życie, to de facto starość kojarzy się nam z czymś negatywnym, tak? No bo większość osób właśnie myśli o tym procesie umierania. Natomiast, jak pokazują niektóre badania, i co ciekawe, nawet znam jeden taki żywy przykład, bo teraz w jednej z naszych firm zatrudniliśmy takiego kolegę, który ma ponad 60 lat, wygląda jak 30-latek i jego sprawność umysłowa jest ekstremalnie wysoka, także naprawdę, no, szacun dla niego. Każdemu życzę takiego zdrowia po 60, jak on ma. Ale to też jest okupione pewnymi, nazwijmy to, pewną dyscypliną i pewnymi praktykami, które stosuje, więc na razie nie wnikajmy w to. Ale do czego zmierzam? Że na stan aktualnej wiedzy i nauki są pewne procesy, są pewne praktyki, są pewne, nazwijmy to, elementy związane z stylem naszego życia, które gdy zaczniemy stosować, to będziemy w stanie bardzo mocno przesunąć ten element, w którym wkraczamy w ten tak zwany proces umierania. To znaczy, zakładając, że będziemy żyli, przyjmijmy 90 lat, to możemy przez pierwszych 70 czy nawet 80 lat przeżyć w zdrowiu na tak zwanej właśnie pełnym poziomie energetycznym, pełnej sprawności naszego ciała i umysłu, i potem de facto te ostatnie lata, czy może nawet tygodnie, czy dnie, bo gdzieś kiedyś umrzeć będziemy musieli, przynajmniej na dzisiaj, de facto skrócić do takiego krótkiego okresu czasu ten proces umierania, tak? Czyli ten już tego nagłego pogorszenia się warunków zdrowotnych naszego organizmu. I jakby celem projektu jest poprzez wykorzystanie takich trzech elementów, czyli przede wszystkim wiedzy, czyli wiedzy na temat tego, jak to zrobić, pewnej segregacji badań naukowych i przełożenia ich na taki, można powiedzieć, poziom, który nie wymaga od osoby czytającej czy zdobywającej tą wiedzę posiadania, nie wiem, doktoratu z danej dziedziny, żeby była w stanie to zrozumieć. Drugi element, czyli diagnostykę, czyli regularne właśnie te, nazwijmy to, pętle feedbackowe poprzez odpowiednie badania laboratoryjne wykonywane co pewien czas, czy inne parametry, które naszego zdrowia czy naszej biologii, które jesteśmy w stanie monitorować, oraz trzeci element, czyli dostęp do ekspertyzy w tym momencie postaci właśnie takiej, może powiedzieć, troszkę technologicznej, czyli z wykorzystaniem technologii, żeby była ona bardziej dostępna, czyli mamy już wiedzę, mamy diagnostykę, czyli wiemy, co robić, wiemy, w jakim stanie jesteśmy, więc teraz zostaje
ostatni element, czyli zastosowania tej wiedzy odpowiednio dobranej tak, aby poprawić ten nasz element, czy te nasze biomarkery, które wyszły nam w elemencie diagnostyki, tak, żeby przedłużyć to nasze życie w zdrowiu. I właśnie taki ekosystem budujemy w projekcie Jak nie umrzeć, który pozwoli normalnym ludziom de facto mieć dostęp do specjalistycznej wiedzy w zrozumiały sposób, wiedzieć, jakie badania de facto mają zrobić, jak je trakować i co zrobić dalej w zależności czy w pewnym jakby przełożeniu na wyniki, które dostaliśmy, tak aby to nasze zdrowie jak najdłużej zachować, żebyśmy jak najdłużej mogli być właśnie, to się mówi, żyć w tej pełni, w wysokiej produktywności, w bardzo dobrym zdrowiu, budując dobre relacje i po prostu czerpiąc garściami, to się mówi, z naszego życia. Jak to realizujemy? Poprzez połączenie dwóch właśnie takich rzeczywistości. Pierwsza to sfera naukowa, mamy coś jak Science Team, czyli zespół pewnych specjalistów, którzy, co ciekawe, są z różnych dziedzin, czyli podchodzimy tak interdyscyplinarnie, gdzie staramy się zaadresować pewien przekrój naszego zdrowia z różnych dziedzin, począwszy właśnie od naszego mózgu, poprzez nazwijmy to różnego rodzaju stany związane chociażby z naszą psychiką, skończywszy na chociażby elementach związanych z treningiem, dietą, snem itd., itd., a nawet z fizjoterapią, więc mamy, jak to się mówi, bardzo duży przekrój specjalistów, których zadaniem jest właśnie dostarczanie tej ukierunkowanej wiedzy, dzięki której jesteśmy w stanie odmieniać nasze życie, i zespołu technologicznego, który z wykorzystaniem technologii ma za zadanie właśnie umożliwić dostarczanie tej wiedzy bezpośrednio do osób, trakowanie, czyli tych no, chociażby badań, i przede wszystkim utrzymywanie i budowanie pewnych nawyków oraz tego elementu ekspertyzy, który pozwoli danym osobom nie tylko coś się dowiedzieć z wiedzy, dowiedzieć o sobie poprzez diagnostykę, ale przede wszystkim coś z tym zrobić. A wspomniałeś o tym, żeby żyć o 40 lat dłużej w zdrowiu, i tu zwracam honor, nie powiedziałem o tym, pominąłem to. A mówisz o tym, żeby przedłużyć ten czas i żeby umrzeć tak jakby szybciej, powiedzmy już, przepraszam, żeby ten proces umierania, żeby ostatni czas, kiedy już się czujemy gorzej, kiedy już ciężko nam jest cokolwiek robić, żeby ten czas był krótszy. A czy to nie będzie tak, że wydłużymy swoje życie o 40 lat, czyli nie umrzemy w wieku na przykład 60, tylko w 100 lat, a ten proces umierania też będzie tak, będzie tak samo długi, tylko będzie przedłużony w czasie. Będziemy dłużej żyć w zdrowiu, ale jednak będziemy też umierać przez ten sam długi, niezbyt przyjemny dla nas czas. Czy rozumiesz, o co mi chodzi, bo tak pokrętnie trochę zadałem tak, pytanie. Tak, czyli jakby, czy nie przedłużymy wszystkiego. Tak, nie odłożymy tego Nie skrócimy ten czas, tylko nie przesuniemy. Znaczy, w mojej opinii wydaje mi się, że nie, ponieważ jakby przedłużając ten czas w zdrowiu, też wydłużamy trochę swoje życie, nie? Czy tego chcemy, czy nie. Nawet nie trochę, bo już niwelujemy pewne czynniki, które po prostu bezpośrednio są w stanie go mocno skrócić. Natomiast w przypadku takich elementów właśnie związanych z, nazwijmy to, badaniami na ludziach, bo to też jest pewna rzecz, którą testujemy, może nie testujemy, to złe słowo, bardziej wdrażamy, to dokładną odpowiedź na to pytanie uzyskamy za 50 lat. Nie? Gdy jakby populacja stosująca pewne praktyki na tyle się zestarzeje, że będzie w stanie de facto na podstawie obserwacji statystycznych dać nam odpowiedź na to pytanie. Natomiast bazując na aktualnym stanie wiedzy i nauki, możemy śmiało powiedzieć, że jest realne właśnie wydłużenie tego wieku w zdrowiu i skrócenie tego czasu już naszego rozpoczęcia procesu umierania. Okej. Okay. A jak udało Wam się zebrać tak niesamowity science team, bo jak na to patrzę, to za każdym razem jest to dla mnie mega imponujące. Czym ich w ogóle przekonaliście? Skąd ich tyle tam jest? Tak, ogólnie idea
przede wszystkim, czyli nasza misja, to jest rzecz, która no myślę, że przede wszystkim ściągnęła osoby do tego Science Teamu oraz tutaj przede wszystkim nasz Chief Science Officer, czyli dr Joanna Podgórska, Asia tutaj, to ona zebrała nasz Science Team, ona de facto go zbudowała. Także dobrała ludzi, którzy de facto wyznają tą wspólną ideę, czyli wierzą, że możliwym jest właśnie wydłużenie tego ludzkiego życia w zdrowiu i są na tyle, można powiedzieć, odważne i w pewien sposób kompetentne, że zechciały podjąć się razem z nami tej misji.